Szybciej, 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 tak. Okej. Cześć, nazywam się Stefan, mam 13 lat i moją pasją jest lekka atletyka i pływanie. Teraz spróbujemy przeciwną ręką chwycić za palce. O właśnie. Lekka atletyka pojawiła się w moim życiu wtedy, kiedy rodzice zapisali mnie na moje pierwsze zawody dwubojowe. Miałem wtedy 10-11 lat. Dwubój to jest pływanie i bieganie. W tygodniu mam 4 treningi lekkoatletyczne, które trwają mniej więcej po 1,5 godziny. Na początku zaczynamy rozgrzewką, bieganie, potem rzeczy techniczne, siłowe. Z racji tego, że to jest grupa tyczkarska, to raz czy dwa razy w tygodniu mamy treningi tyczkarskie. Na 6 się cofasz. Nazywam się Janusz Mastalerz. Jestem trenerem skoku o tyczce w klubie AZS AWF Warszawa. No i tutaj w tle pracuje moja grupa, w której jest jeden z takich fajniejszych młodych zawodników. Nazywa się Stefan Bieniecki. Nasza nadzieja duża na jego rozwój. Mamy możliwość obserwowania treningu takiego siłowego, motorycznego z piłkami. Stefan stara się tutaj dorównać starszym troszeczkę koleżankom. Mam nadzieję, że ta współpraca nasza i jego praca przyniesie efekty w postaci i wysokich skoków kiedyś, i rekordów życiowych, i medali, mam nadzieję, aż do poziomu olimpijskiego. Moim osiągnięciem na ten moment jest zdobycie 7. miejsca na Mistrzostwach Mazowsza w biegu na 100 metrów do 14 roku życia. Ale moim największym sukcesem życiowym jest zdobycie Mistrzostwa Polski w wieku 12 lat w dwuboju nowoczesnym, biegu na 600 metrów i pływaniu na 50 metrów. Nie takie ręce cały czas. Swoją przyszłość wiążę z lekkoatletyką i w przyszłości chciałbym zostać biegaczem na 400 metrów. Zachęcam Was do trenowania lekkoatletyki, ponieważ poprawia kondycję, wzmacnia mięśnie i można poznać naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi, którzy mają bardzo dużo powiązane właśnie z tym sportem. Dobra, dosyć. A mnie takiego to jest na domu, no problem. Na kółkach jest prościej. Czy na kółkach jest prościej? Jeszcze na.